Ojciec przeciął sobie rękę jakimś żelazem i zabrudził tą rękę rdzą czy czym i dostał zakażenia. I na apelu porannym, Niemcy pytają się, kto jest chory, czy ma coś do powiedzenia. Ojciec podniósł rękę. No i oczywiście Niemcy przed swoją formalnością najpierw go wyleczymy, a potem go zabijemy. On był pochodzenia żydowskiego, ona była pochodzenia katolickiego i po prostu rodziny nie chciały takiego związku, pozwolić na taki związek. No ale oni strasznie się kochali i bardzo chcieli mieć swoje własne życie, więc zdecydowali się uciec w ogóle z Polski i pobrać się gdzieś za granicą i żyć swoje dalej. Taka była idea, żeby wyjechać do Izraela. Ojciec pojechał do Palestyny i czekał tam na matkę. No i matka miała przyjechać, ale w międzyczasie obie rodziny nasze się spotkały i zdecydowali się zabronić mojej matce, żeby wyjechała. Poszli do policji i zabronili, żeby jej dawali paszport. Nie dostała paszportu, nie mogła wyjechać do Palestyny. Ojciec, jak się o tym dowiedział, wziął swoją małą walizkę następnego dnia i przyjechał z powrotem do Polski. Przyjechał do Polski i nie mógł znaleźć mojej mamy, bo ją ukryli. I w jakiś sposób dowiedział się, gdzie ona jest, wziął kolegę z motocyklem, z przyczepą, pojechali na tą wieś, gdzie mama się tam, gdzie schowali moją mamę, wykradli moją mamę przez okno w nocy i pojechali gdzieś do koło Częstochowy i tam się pobrali i wrócili do Kielc już jako para. No i w ten czas już po małżeństwie rodziny nie mogły reagować, więc tak zostali i zaczęli mieć swoje własne życie. Podczas okupacji ojciec ukrywał się, jak zaczęli zbierać Żydów w Kielcach i stworzyli getto kieleckie. Ojciec ukrywał się do pewnego stopnia, no ale w jakimś okresie musiał się już właściwie okazać i był zabrany po prostu do getta kieleckiego i tam był w tym getcie przez jakiś czas. A matka oczywiście planowała cały czas różną konspirację, jak ojca stamtąd wydostać. No i historia nazwiska ma Cecuła, właśnie zaczyna się od tego momentu. Ja dowiedziałem się o tej historii mojego nazwiska przypadkowo już po powrocie do Polski po latach migracji, 40 czy iluś tam latach za granicą. Będąc tu w Kielcach zacząłem swoją karierę ceramiczną, no i były różne artykuły, które wychodziły w gazetach i był też artykuł o tym, że Marek Cecuła w Izraelu i to i to. O tym dowiedziała się jakaś pani, która też się nazywa Cecuła i mieszka w Niemczech, która robiła spis rodzinny swojej rodziny i nagle przeczytała w jakiejś gazecie, że jeden z Cecułów był w Izraelu. Bardzo ją to zdziwiło, że w jej rodzinie jest może jakiś ktoś, kto ma pochodzenie żydowskie. To jej bardzo nie pasowało do wymiaru, który ona tworzyła dla swojej rodziny i zaczęła się interesować, kto ten Marek Cecuła jest. I dostałem list od tej pani w Kielcach, będąc już w Kielcach, w którym pisało, że bardzo mnie przeprasza, że się tak zgłasza do mnie w taki sposób, ale chciałaby się dowiedzieć, w jaki sposób ja nazywam się Marek Cecuła, skoro oni w rodzinie Cecuły nie znają w ogóle takiego kierunku, że ktoś takiego był i był w Izraelu i w ogóle, i w ogóle. Bardzo ją to ciekawiło i chciała się o tym dowiedzieć. I po prostu odpisałem jej bardzo ładny list też z powrotem, że dziękuję i że chciałem wyjaśnić tę sytuację i powiedziałem mi, że to co ja wiem, to wiem, że w jakimś okresie podczas wojny to nazwisko się do nas podłączyło, czy było przyłączone w jakiś sposób do naszej rodziny i to nazwisko uratowało życie mojego ojca. I tyle ja wiem o tym nazwisku, skąd ono pochodziło. I taki list jej napisałem. Dostaję od niej drugi list, w którym ona właśnie pisze, że w jej rodzinie chodziła historia, mówiona była taka historia, gdzie mówiono, że dwóch bratów, którzy dziadkowie tej pani, dwóch bratów, Stanisław Cecuła i Janusz Cecuła, zdaje się ten drugi pan się nazywał, Janusz Cecuła miał kolegę Żyda. Stanisław Cecuła zmarł w 1942, 1943 roku, zdaje się, na Gruźlicę i ten drugi brat, widocznie znający mojego ojca i w jakiś sposób zorganizowane to było, przekazał dokumenty swojego brata mojej mamie i stworzono z tego dokumenty dla mojego ojca. Zmieniono zdjęcia, widocznie podrobiono dokumenty i ojciec się nazywał nagle Stanisław Cecuła. Nie Motylkon, nie Mordechajkon, tylko Stanisław Cecuła. I tak był wykradziony z getta w jedną noc i pod tym nazwiskiem rodzina musiała uciekać z Kielc, żeby go oczywiście nie zaaresztowali z powrotem, do Częstochowy. I od tego momentu
Moje nazwisko jest Marek Cecuła, jak Stanisław Cecuła, Jadwiga Cecuła, Adam Cecuła, no ja byłem Marek Cecuła. Napisałem ten list do tej pani i opowiedziałem tą część historii. Jak dostałem ten list o niej, która ona napisała, że w jej rodzinie chodziła taka historia, że miała dwóch bratów, jeden się nazywa Stanisław Cecuła, dla mnie to było już jasne, że ten Stanisław Cecuła to jest właśnie, te dokumenty są właściwie przeniesione do mojego ojca i ojciec jest Stanisław Cecuła. Ta pani przyjechała do Kielc ewentualnie, spotkaliśmy się w Kielcach, była bardzo wzruszona, no ja byłem bardzo wzruszony, bo nie poznawałem dodatkową część mojej własnej historii. I po przyjeździe do Kielc poszliśmy na cmentarz, no i odwiedziliśmy Stanisław Cecuła na cmentarzu głównym na górze, a Stanisław Cecuła drugi na cmentarzu dolnym w innym grobie. Dwóch Stanisławów Cecuła leży w cmentarzach kieleckich. No i bardzo to było emocjonalne, po prostu to, że uratowała, ta rodzina uratowała mojego ojca, dając im te dokumenty swojego brata. No to było dla nas bardzo takie ciekawe rewelacja, która już dopiero doszła do nas tak już w późnym okresie, kiedy rodziców już w ogóle nie było. Historia Częstochowy jest następująca. Mieszkaliśmy w małym domku w Częstochowie. Mój brat był malutki, a ja byłem dopiero urodzony, miałem nie wiem, może rok, półtora, kiedy ktoś naskarżył, przekazał Niemcom, że jest tutaj dom, w którym widocznie kryje się jakiś Żyd, bo kobieta przynosi dużo jedzenia, coś takiego, taka historia była. No i przyszło gestapo i po kilku próbach odnaleźli ojca, który był pod podłogą. Chował się, miał taką skryjówkę pod podłogą, chował się tam z kolegą swoim własnym przez przynajmniej jakiś dłuższy okres, bo to już był 44 rok, więc przez jakieś 2 lata czy coś ojciec się ukrywał w Częstochowie. Jest jedna ciekawa historia, bo mama nazywała ojca czasami Myszka, chodź do mnie, Myszka, Myszka, gdzie jesteś? Myszka, Myszka, Myszka. I nie wiedzieliśmy, dlaczego mama nazywa ojca Myszkę, bo był u nich taki zwyczaj, że jak ojciec chciał wyjść z tej kryjówki, to skrobał w podłogę, a mama mówiła, Myszka skrobie, Myszka skrobie i otwierała mu widocznie ten pod dywanem ten otwór i ojciec wychodził w nocy widocznie z tej kryjówki. Ojciec był zabrany do aresztu w Częstochowie i potem przewieziony do obozu Gross-Rosen, a potem do obozu Dachau. I w obozie Dachau był już tam do wyzwolenia. To już był rok 44. I to był okres już, kiedy już się zbliżali, alianci się zbliżali i czuło się już w powietrzu wyzwolenie. Ale Niemcy likwidowali masowo tych Żydów w Dachau, którzy tam pracowali w kamieniołomach. Ludzie szli do kamieniołów do pracy i już więcej nie wracali. Ojciec, widząc, że taka historia się tworzy, powiedział do swojego kolegi, słuchaj, musimy sobie zranić rękę, uciąć palec, żeby nie iść do roboty, żeby iść do szpitala, bo niedługo będzie wyzwolenie. I żeby nas nie zamordowali, jak wszystkich naszych znajomych. Kolega ojca nie chciał sobie z rany zrobić, nie chciał odciąć palca, poszedł do pracy i nigdy nie wrócił już więcej z tego. Ojciec przeciął sobie rękę jakimś żelazem i zabrudził tą rękę rdzą czy czym i dostał zakażenia. I na apelu porannym, Niemcy pytają się, kto jest chory, czy ma coś do powiedzenia, ojciec podniósł rękę, no i oczywiście Niemcy przed swoją formalnością, najpierw go wyleczymy, a potem go zabijemy. Poszedł do szpitala i był w szpitalu już do momentu wyzwolenia. Po wyzwoleniu wszyscy zaczęli wychodzić z tego obozu, jechać gdzieś do Izraela, do Stanów, wyjeżdżać. Mówili, jedź, jedź, nie wracaj do Polski, nie masz nikogo w Polsce, żony się mają z rosyjskich oficerów, nie ma po co wracać do Polski. Ale ludzie, nie, ja wracam, ja mam rodzinę, ja mam dzieci i wszyscy w ten kierunek, ojciec w tym kierunku i zaczął w kierunek Polski iść z innymi ludźmi, Polakami, wracając do Polski. I historia jest bardzo fajna, taki ciekawy epizod tej historii, który też poznałem. Jak szli tą drogą, byli głodni, nie jedzenia, przyjeżdżały ciężarówki z żołnierzami amerykańskimi, jakiś murzyn z tej ciężarówki wyrzucił im z tego samochodu ser szwajcarski wielkości koła samochodowego. Były takie sery. Wyrzucił im ten koło, a ci biedni nawet nie mogli tego ukroić, bo tego sera. Toczyli to koło tego sera, aż dojechali do jakiegoś farmera, tego bachaura, przecięli to piłą, odcięli mu kawałek tego sera, dostali za to jajka i tym serem handlowali
przebył całą drogę do Polski. Taka historia, którą opowiedział ojciec widocznie rodziny. Ojciec wracał do Polski, nie wiedząc, co go czeka w Kielcach. Wrócił do Kielc i tak bał się trochę wejść do domu. Czekał, zawołał, poszedł do kolegi swojego, do pana Maja, i powiedział: Janusz, idź do góry, zobacz, jaka sytuacja w domu, czy moja żona w ogóle jest, czy ma kogoś, czy ja mogę wrócić do domu i tak dalej. I czekał tam gdzieś w dramie na podwórku czy coś, a ten poszedł na górę do mojej mamy i zaczął się pytać: no pani Jadwigo, gdzie jest pani mąż, co on robi? Ona mówi: nie wiem, jest w obozach, nie wiem, czy wróci, jestem zapłaczona, jestem zdruzgotana, czekam na jakąś wiadomość, nie wiem. A może pan coś wie, bo się pan tak pyta ojca? On mówi: nie, nie wiem, ale tak się chcę dowiedzieć. Ale mama coś podejrzewała, że on tak troszeczkę kręci coś, nie mówi prawdy. Odsunęła go i wyleciała na podwórko i po schodach leci na dół. No i spotyka ojca na dole. No i to było takie naprawdę emocjonalne spotkanie, bo to była niespodzianka, że w ogóle wrócił, że ją kocha dalej, że dalej będzie rodzina i dalej będzie życie. Rodzice nic nie chcieli opowiadać i w ogóle nie było żadnej historii, skąd pochodzą, okres wojenny, o to, że ojciec był w getcie, w obozach. Nic o tym nam nie mówiono. Po prostu ukrywali przed nami tą całą historię Holokaustu i tego przedwojennego okresu. Nie wiedzieliśmy o tym zupełnie. Dopiero po wyjeździe do Izraela, w rozmowach z moim wujkiem, w rozmowach z resztą rodziny, która mieszka w Izraelu, dowiedziałem się tych wszystkich faktów, o których nie wiedziałem zupełnie. I otworzyła się przede mną zupełnie nowa historia mojego życia i mojej rodziny.